Serdecznie witamy Państwa w Chełmsku Śląskim na pierwszej tego typu imprezie, impreza pod nazwą Revival. Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych, szczególnie witam zaproszonych gości gdzieś tu wśród nas. Witamy Panią Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Panią Iwonę Krawczyk, a serdecznie witam tutaj po mojej lewej i prawej stronie Pana Wiceburmistrza Miasta i Gminy Lubawka, Pana Sławomira Antoniewskiego oraz dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, Pana Sławomira Sławińskiego. I serdecznie zapraszam do oficjalnego otwarcia Pana Burmistrza. Dzień dobry Państwu. Dziękuję serdecznie Panie Damianie. Mam przyjemność w imieniu gospodarz tego terenu, Pani Burmistrz Ewy Kocęby, otworzyć kolejną świetną imprezę w Chełmsku Śląskim. Chełmsko-Śląskie, jak mało która miejscowość, akurat pasuje do tego rodzaju działalności. Dziękuję Panie Damianie, Panie Dyrektorze za ten pomysł. Życzę Państwu udanych wrażeń, miłej zabawy, a Pana Damiana poproszę o przybliżenie programu i opowiedzenie kilku słów o tym projekcie. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem na początku, jest to pierwsza tego typu impreza. Ona troszeczkę przypomina niedawno odbyty jarmark tkaczy, ale założenie jest troszeczkę inne. Drodzy Państwo, projekt o skrótowej nazwie Revival, jego głównym celem jest zidentyfikowanie wspólnych szans rozwojowych uczestniczących w projekcie małych i średnich miast oraz przyczynienie się poprzez zachowanie ich dziedzictwa architektury i kultury oraz rewitalizację ich historycznych centrów do zrównoważonego rozwoju i wysokiej jakości życia na pograniczu polsko-niemieckim. Podczas dzisiejszej imprezy szczególnie chcielibyśmy Państwa zachęcić do odwiedzenia warsztatów dawnych zawodów, które są organizowane w ramach projektu Revival, rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii. Tutaj na rynku oraz po lewej stronie u góry są usadowione wszystkie warsztaty, a są dokładnie one takie. Stanowisko młynopiekarni, warsztat czerpania papieru, stanowisko wikliniarskie, warsztat garncarski lepienia w glinie, warsztaty tkackie, warsztat kowala, plac walki na bezpieczne miecze, zamek do burzenia, stanowisko strzelania z bezpiecznych kusz i strzelania z łuku. To właśnie tam u góry, po lewej stronie. Polowanie na niedźwiedzia, to zabawy dla dzieci, stanowisko dla najmłodszych, zabawy sprawnościowe oraz katapulta. Także bardzo proszę, przechadzając się po rynku, korzystać. Wszystkie te warsztaty, te tutaj, które znajdują się na chełmskim rynku, są bezpłatne dla wszystkich, a za chwileczkę przedstawię szczegółowy program, bo będziemy z Państwem aż do godziny 20. Wydarzenie, które jest tutaj dzisiaj, obrazuje nam i przypomina nam to, co robili nasi dziadkowie i nasi rodzice. My jesteśmy zagłębiem tkaczy, szwaczy. Tym bardziej było mi miło zapoznać się z technikami wytwarzania produktów unikatowych, niepowtarzalnych i takich, które
każdy może dzisiaj sam sobie zrobić. Ja myślę, że to jest odpowiedni moment, żebyśmy zastanowili się nad życiem i nad cyklem życia produktu. To, co jesteśmy w stanie wyprodukować właśnie podczas takich warsztatów, jest zupełnie inne. To nie jest chińska masówka. To jest coś, co ma też duszę. Proszę zobaczyć, po raz pierwszy w życiu wykonywałam czynność, może nie na dużym krośnie, ale na malutkim i sprawia mi to ogromną radość, ale to też jest świetna lekcja dla tych młodszych mieszkańców, nie tylko Chełmska, ale tych wszystkich, którzy tu przyjechali. Ja pamiętam, kiedy chodziłam do szkoły, miałam taką lekcję zajęcia praktyczno-techniczne. Uczono nas szyć, szydełkować, robić na drutach, ponieważ zajęcia odbywały się wspólnie z kolegami. Przybijałyśmy też gwoździe, my dziewczyny, czyli wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, żeby pomyśleć na ten temat przy okazji właśnie takich warsztatów, zawodów, które są tutaj zaprezentowane w Chełmsku. Nie zwiedziłam jeszcze wszystkich stanowisk, ale myślę, że wielu ciekawych rzeczy nauczę się również u Kowala, czy wypiekane są podpłomyki. Fantastyczna inicjatywa i powinna nam dać dużo do myślenia. Szczególnie tym młodym w erze komputeryzacji. Zdecydowanie tak. Nawet pani Ada, która uczyła mnie tego rzemiosła, powiedziała, że to jest fantastyczny taki czas, żeby poprzez pobudzenie czy zachęcenie młodych ludzi do uczestnictwa w nowych inicjatywach na tyle ich zachęcić, żeby oni chcieli to sami robić. Nie przez nakaz, ale poprzez zachętę uczestnictwa w wydarzeniu takim, gdzie może cała rodzina może uczestniczyć w tym wydarzeniu, a jednocześnie oni się zetkną z czymś, czego nigdy w życiu nie robili. Ja pamiętam, że kilka lat temu marzyło mi się, aby reaktywować kierunek tkacza czy szwacza ze względu właśnie na nasze tradycje w naszej szkole ponadgimnazjalnych. W dalszym ciągu jednak pokutuje takie przeświadczenie i ta przeszłość historyczna, która mówi o tym, że to jest niezwykle trudny zawód. Niezwykle trudny, ciężki. Ja sama pamiętam, jak wyglądały mokre przątki właśnie w naszym zakładzie przemysłu liniarskiego LEN przy Jana Pawła. Natomiast dzisiaj, zmieniając w ogóle myślenie, zacząwszy od tego, wszyscy jesteśmy konsumentami. Wszyscy. W momencie, kiedy postawimy na jakość, postawimy na rzemiosło, postawimy na produkty, które wytwarzają nasi sąsiedzi, nasi koledzy, nasze koleżanki, mieszkańcy naszego regionu, im będzie łatwiej, bo będą mogli z tych środków utrzymać siebie i swoje rodziny, a u nas będzie piękniej, bo będziemy mieć takie produkty, które będą wyjątkowe i niepowtarzalne. Ja myślę, że ten projekt będzie taką imprezą cykliczną i namówi inne miasta, żeby poszły w stronę Chełmska. To jest projekt, który jest w ramach perspektywy finansowej 2013-2020, a co za tym idzie, pewnie ta perspektywa za chwileczkę się skończy, natomiast jest to taki moment, aby poprzez sąsiedztwo swoje, a jesteśmy transgraniczni, motywować się, wspierać i poznawać, a jednocześnie edukować i wytwarzać. Wielkie brawa!
Wielkie brawa, inscenizacja pod nazwą Sąsiczka, inspirowana Sąsiczką Stanisława Moniuszki, wykonanie Kwiatuszków Nów.
Państwem Akademia Każdego Wieku pod kierunkiem pani Elita Połk oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku pod kierunkiem pani Bożeny Pełniak i pani Eli Prawej. Wieku i Akademii Każdego Wieku w Kępku Śląskim. Wielkiego Domu Kultury w Kępku Śląskim pod kierunkiem pana Szczepana Zająca.
Martynka Nowicka w znanej Państwu piosence. Wielkie, wielkie brawa. Zapraszam do wspólnego śpiewania. Yeah.
dziewczyny ze szkoły Kępki Śląskiej, ze szkoły szkolno-przedszkolnego, a zaśpiewały dla Państwa Martyna Nowicka, Ukłoń się wszystkim. Julia Zięba, obydwie z klasy 8A i Jolka Szuster z klasy 5A. Dziękujemy bardzo wokalistko. Przejdziemy do czegoś nowszego. Changes, the rest is still the same. I've got memories, I'm trying.
travel like gypsies in the night. Was never on the ground. I got no roots by my own. Was never on the ground. I got no roots. I got no roots. I got no roots by my own. Was never on the ground. I got no roots by my own. Was never on the ground. I got no roots. I got no roots. Zapraszamy teraz do wspólnego śpiewania. Myślę, że Państwo znają tą piosenkę bardzo dobrze. Kocham Cię, kochanie, Łona. Śpiewacie razem? Ja myślę. Thank you.
A tymczasem przedstawimy nasz autorski utwór. Niby Polacy, ale po angielsku. Simply.
będziesz zachwycony. Jest bardzo cichy wieczór i może fajnie, że tak jest, bo kiedy wszystko zgaśnie, leniwie można myśleć, odczepić się od biegu i fiknąć tam na boku, a potem wejść do bajki, tej, której jeszcze nie znasz. Chcesz tańczyć? Tańcz! Ja chętnie też zadaję się. Chcesz tańczyć? Tańcz! To przecież takie proste jest. Chcesz tańczyć? Tańcz! To przecież takie proste.
kolegami. Wszystko mam przecież pod kontrolą. Wiem co robię, wiem co robię. Nie będę pił i nie będę śpał. Przecież dobrze mnie znasz. Zawiedziała na wyzykach, wygrała mi z powodu.
Proszę Państwa, wielkie, wielkie brawa, poruszeni. Kamienna góra. Dzięki jak Bill. Słuchajcie, mam ostatni numer i lecimy dalej. Już nie pamiętam, Chicago czy teraz? Meksyk. No, to z tamtego roku mi się wzięło. No. A to jeszcze Sydney, a to trzeba się wyspać. A nie będę tu ukrywał, że w naszej przyczepie nie było morówek, tak, w głowie. Także organizatorzy muszą się... Let's go.
wszystko, jadę do piekła, będzie impreza. Na pana Wierzegowca i na pana Marcina. Wielkie brawa!